raczej mordują. No tak, no tak jak w przyrodzie, prawda? Drugich zjadają. W tej dżungli jest coraz bardziej ciasno, w związku z tym te przypadki zjadania są częste. Obiecany sprzedawcy święta rzecz. Nie można się z tego wycofać. Okazuje się, że Polacy z Polski wyjeżdżają do pracy za granicą, po czym męczą się tą pracą, przynoszą zielony druczek od polskiego ZUS-u, którego na dobrą sprawę nie wiadomo jak przetworzyć za granicą, i przyjeżdżają do Polski chorować. I w tym momencie, będąc zatrudniony w Niemczech, dostaje wynagrodzenie niemieckie 1530 euro. Nie mam zgłoszonego w ZUS-ie NIP-u mojego pracodawcy, mój pracodawca jest z Niemiec. W związku z tym jestem całkowicie legalnie w Polsce, pobierając wynagrodzenie od niemieckiego ZUS-u i w tym czasie swobodnie sobie w Polsce pracuję. Zespół, kiedy współpracujemy, wszyscy gramy do jednej bramki, wszyscy siedzimy na jednej łódce i jeżeli w pewnym momencie pojawia się gdzieś brak tego zaangażowania, pojawia się brak poczucia odpowiedzialności za swoje miejsce pracy, czasami to nie cały zespół, a czasami potrafi to pociągnąć na dno ze sobą całą firmę. Pan Arkadiusz, pan... Nie, nie.